karetka jest już na miejscu na 5. piętrze budynku Centrum Symulacji Medycznej. Jest cała, udało się całą operację doprowadzić do skutku. Jak widać, karetka jest taka sama jak wszystkie, które na co dzień jeżdżą po ulicach i ratują życie pacjentom. Ta karetka trafiła tutaj właśnie po to, żeby studenci mogli się uczyć. Ona będzie miała specjalnego pacjenta, taki symulator, który będzie symulował zachowania pacjenta. Tutaj będą się odbywały zajęcia, ale będą także odbywały się egzaminy. Ale od samego początku właśnie ta karetka trafiła tutaj na wysokość 25 metrów. To była bardzo skomplikowana operacja. Tuż po godzinie 10 ona się rozpoczęła, ale to zaplecze było dużo, dużo większe. Trzeba było przede wszystkim dokonać mnóstwa przygotowań. Przede wszystkim zabezpieczyć tę karetkę w taki sposób, aby mogła być ona wzniesiona przez dźwig. Ona waży 3,5 tony, więc była to bardzo skomplikowana operacja, ale to, co nas wszystkich chyba zdziwiło, podziwiających ten cały montaż karetki, to przede wszystkim czas. To zaledwie kilka chwil wystarczyło, żeby ta 3,5-tonowa karetka wzniosła się na wysokość 5. piętra. Została wpuszczona, jak Państwo widzicie na zdjęciach z drona, przez taką specjalną dziurę w dachu. Później była wzniesiona kopuła, która przykryła ten dach i była zwieńczeniem tej operacji. Już od 1 października tutaj będą studenci się uczyć. Na razie jest to remont. Na razie na 5 kondygnacjach są wykonywane te najprostsze roboty, takie jeszcze wykończeniowe. Później dopiero będą to profesjonalne pracownie, w których studenci będą zdawali egzaminy. Ta karetka jest właśnie pierwszym sprzętem, który dotarł już tutaj do Centrum Symulacji Medycznej i już niedługo, bo od początku roku akademickiego będzie służyć studentom.